Tomek i Janek w krainie kangurów. Peter to były kierowca wyścigowy, którego żona zmusiła do porzucenia zajęcia, gdy urodziło im się dziecko. Tłamszony w domu prowadzi szkółkę nauki jazdy. Pewnego dnia zgłasza się do niego amerykański turysta. W czasie jazdy prosi o zatrzymanie się na 5 minut pod bankiem, w którym dokonuje napadu. Chcąc nie chcąc, Peter staje się jego kierowcą. Grający główne role Thomas Jane i John Cusack chyba po prostu chcieli pojechać na wakacje do Australii, gdzie toczy się akcja filmu. Scenerie są śliczne, a co do reszty, szkoda gadać. Szkoda gadać też na temat Jane'a i Cusacka, którzy są żenujący, choć zwłaszcza o Cusacku można sądzić, że po prostu przyjmuje te konwencje i, jak głosi tytuł, jedzie z nią twardo. Gdyby zaczęli kręcić takie filmy lata temu, obaj mogliby być dziś mega gwiazdami kina klasy B. Albo C lub Z. Drive Hard to komedia akcji, którą, co zdarza się rzadko, ogląda się z malejącym zażenowaniem. Pierwsze pół godziny to absolutna porażka, na oglądanie której nie powinien być skazany żaden przedstawiciel Homo sapiens, ale z czasem Peter zaczyna przechodzić interesującą przemianę, a i pojawia się kilka znośnych gier z konwencją i żartów, których bohaterką jest na przykład córeczka głównego bohatera. W sumie to Drive Hard nie nadaje się do oglądania, ale jeśli jakimś cudem znajdziecie się w sali, w której będzie puszczany, wiedzcie, że jest to seans, który da się przetrwać.